lat edycji przyniosły całkowity dochód 149 tysięcy złotych. Tyle zebraliśmy razem z Państwem, którzy bywaliście na naszych balach. prawie 150 tysięcy. Pierwszego roku zrobiliśmy salę doświadczania świata dla dzieci głęboko upośledzonych w Brodzie Nowym. W drugim roku remont boiska i teren rekreacyjny przy domu dziecka w Pawłówce. W trzecim roku zakupiliśmy bramkę na halę sportową i pełne stroje sportowe firmy Jako dla uczniów szkoły w Filipowie. W czwartym roku do dzisiaj jest rozpoczęta budowa oazy i spokoju i wypoczynku w ogrodzie WTZ z Filipów. W piątym wyposażoną klasę każdy może zostać bohaterem do nauki ratownictwa w zespole szkół w Filipowie. Rok wcześniej zbudowaliśmy siłownię zewnętrzną pod tytułem Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch w centrum Filipowa. Dzięki Państwu te wszystkie cele zostały zrealizowane. Dzisiaj chcemy zakupić tutaj kurtynę i nagłośnienie do ośrodka wsparcia w Lipniaku. Każdy na nasz bal charytatywny, każdy wie, że nasz bal charytatywny onetę dzieciom polega na tym, że wszystko, co jest na stołach do jedzenia i wszystko, co posiadamy w sprzedaży, pochodzi od darczyńców, a Państwo, którzy bawicie się też tutaj na balu, jesteście darczyńcami, bo już wspominałam o tym, każde 100 zł zostało umieszczone na koncie tego balu. Proszę Państwa, koszty, które tutaj są poniesione, bo trzeba było opłacić obsługę za X, pokrywa w pełni kapela. W tym roku wydaliśmy, są to nasze pieniądze, które my zarobiliśmy, wydaliśmy 3200, przepraszam, zera mi się pomieszały. 3200 wydała w tym roku kapela, żeby ten bal doszedł do skutku. A teraz chciałabym podziękować w imieniu całej kapeli, ja będę czytała, a koleżanki moje będą roznosiły podziękowania i będziemy dziękować wszystkim dla Państwa, bo część sponsorów jest dzisiaj z nami i dzisiaj już kończymy podziękowania, reszcie Państwa, którzy nie byli dzisiaj z nami, podziękujemy po balu. Dziękujemy firmie Kalinka, jeszcze pana Kalinowskiego nie ma, bo jedzie drugie ciepłe danie, za podjęcie się przygotowania tej imprezy od strony Jadła. Zespołowi, dziękujemy zespołowi Mister Night za podjęcie się przygotowania tej imprezy. Od strony nagłośnienia, gdzieś Asia i Rysiek. Zapraszam Asia tutaj. Jest Rysiu, jest właśnie. Oni przyjeżdżą całe nagłośnienie i będą nam grać do białego rana. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy zespołowi Bestkam za to, że także zechcieli być z nami, grają panowie charytatywnie. Dziękujemy. I od razu podziękujemy panu Marianowi Smolskiemu, naszemu kamerzyście. A kto zechce, to film dostanie. Chcieliśmy także podziękować naszemu wójtowi gminy, panu Sylwestrowi Koncewiczowi za bezpłatne udzielenie pomieszczeń gminy. Dziękujemy bardzo. Jest córka Angelika, również podziękowania. Proszę Państwa, tutaj na tym stole jest dużo mięsa, a pochodzi ono z chlewni od Państwa Ciszewskiej, Małgorzacie i Darkowi Ciszewskim. Dziękujemy za tucznika. Sławkowi Słowikowskim ze Śmieciuchówki. Dziękujemy za prosiaka. Oni co roku nam przywożą, dają prosiaka takiego, który później będzie po licytacji tutaj za dniami wniesiony. Dziękujemy bardzo gorąco Kołowickiemu Lis z Filipowa.
wychodziło ich z filtrami dużo, ale dzisiaj podziękowanie odbiera pan Grzesiek Józik. Grzegorz, podejdź tu bliżej. Mamy dla Pana Łowieckiego bronię masowego rażenia. Żeby było łatwiej w następnym roku dzika ustrzelić. Grzegorz, przekażesz temu kołu, strzelicie. W dobre ręce, w dobrą opiekę. Dziękujemy. Proszę Państwa, ten inwentarz żywy obrobiła firma pana Jana Jurskiego. Obrobiła to za darmo, oprócz tego darowała cały stół wiejski. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedna rzecz. Jest tutaj z nami zięć Tomek Michaluk. Popatrz chłop, dobrą rodzinę. Dobrze go pokierowali i od razu pomaga. To jest siódmy bal. Ja przepraszam, że tak zapytam Państwo Michalukowie, ile jesteście po ślubie? 8 lat, a nie mówiłam od pierwszego roku. Dobrą rodzinę popatrz. Od razu pomagają. Siedzi tu jego wujek, także z ciocią. I chciałam powiedzieć, że oni też z tej rodziny i im też dziękujemy, pani Marzenie i Reniejuszowi Radzewicz, za to, że też pomagali nam w tym balu. Ja chciałam powiedzieć, że pani Marzenie oddzielnie jeszcze jest podziękowanie ze względu na alkohol, którego jest tutaj dużo z jej ręki. Dobra baba, dobrą rodzinę popadła. Jeden świnie o porządzie, która wódki dała pan Filipowie. Udany. Proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć, że w dużej mierze tutaj ten bar został zorganizowany przy pomocy ośrodka wsparcia w Lipniaku. Jest z nami pani dyrektor, pani Bożena. Bardzo dziękujemy. Jest podziękowanie. Zaraz dziewczyny znajdą podziękowanie. Na pamiątkę i za pomoc. Kartka papieru i trochę wikliny z kubeczkiem. Sklep Antur podarował na ten bal wszystkie napoje. Spółdzielnia mleczarska, jest z nami pan Henryk Masarski. Dziękujemy za sery. Łucja i Ryszard Syperkowie też działali tutaj przy tych stołach. Halinie i Jurkowi Bronowskim. Oni się wzięli za ogórki, pomidory, nie wiem, cebulę, coś tam jeszcze. Za wszystko, wszystkim dziękujemy. Ewie i Hejkowi Szymańskim bardzo dziękujemy. Jest syn, może syn odbierze. Pani Marii i Markowi Bogdan. Dziękujemy bardzo tutaj z tej strony. Pani Kasi Kazikowi Rusanowskim. Pani Beacie i Sypkowi Koncewicz. Ewie Łetkowskiej. Tutaj przy darczyńcach nie wymieniamy stanowisk, wszyscy są darczyńcami. Panie Agnieszce i Andrzejowi Adamowicz. Panie Annie i Markowi Kozłowskim. Pani Wioli i Andrzejowi Kamińskim. Dotarli Państwo po polonezie, witamy. Państwo byli u córki na polonezie, zatańczyli i przyjechali z nami się dobić. Dobrze trafiłam, bo nie piją, nie? Dorocie i Sławkowi Bożeń, Renacie i Pawłowi Świerzbin,
Uli Krzyszkowi Pietrewicz. Dobra połowa na stołach stoi. Tak, bo to od Pietrewiczów. Pani Helenie Zdanio i Agnieszka Piekarek. Zosi i Mietkowi Perkowskim. Beacie i Markowi Dziadkowskim. I żeby nie było, proszę Państwa, kapela Onet tutaj też dostanie takie kubki, bo też w dużej części jesteśmy sponsorami tego jedzenia. Cała lista sponsorów, darczyńców jedzenia jest wywieszona tutaj na tablicy obok. Proszę Państwa, chcielibyśmy także podziękować darczyńcom aukcji, licytacji pisemnej i loteryjki. Loteryjka jest tam na schodach do biblioteki. Aukcja pisemna jest tutaj, to jest wszystko, co ma numerek i kartkę do licytacji pisemnej. A aukcja jest tutaj, potem to Państwu pokażemy już przy licytacji. I dziękujemy Środowiskowemu Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach, WTZ Filipów, Ośrodek Wsparcia Lipniak, Suwalski Ośrodek Kultury, Gokis Filipów, Arkadiusz Chmielewski, Rodzinny Zakład Kamieniarski, pan Tomek Szymański. Jeszcze raz panie Zosi Mietkowi Perkowskim. Dla pana Marcina Makarewicza, tego pana odwiedzi dziennictwa z długonazwą. Marcin, pokaż się, bo dziewczyny nie wiedzą, do kogo iść. Bo jakby komu noga się poślizgnęła, to w jego łapy. Dziękujemy Mirkowi Krzanowskiemu. Pani Helenie Zdanio, pani Annie Kozłowskiej. Meble używane Konikowski, Piecki, Piotr Sławiczek, Barbara Górzewska, Szukajty z Filipów, Wybieg Serkaczek, Jurek Gronowski, pani Małgorzata Letkiewicz. Pani Kasia Rusanowska, Joanna i Ireneusz Gorlo. Też Państwo zdziwieni, już w lato od nas doszedł obraz. Karty od lata zbieramy. Ania i Piotr Różański, Kasia i Artur Lipiński, Hania i Leszek Królikowski, Ania i Grześ Smokowski, członkowie kapeli Onegraj i pani Bożena Chmielewska, bo chwileczko też doszedł. Proszę Państwa, to były nasze podziękowania, które są skierowane do Państwa, do sponsorów, którzy się dołożyliście do tych stołów, do tych rzeczy. Dzisiaj mamy wielkie zadanie, żeby Państwu zaproponować wiele różnych atrakcji. To wszystko, co jest przed nami, będziemy próbowali Państwa namówić do zakupu. Zakup będzie polegał na tym, że Państwo podajecie swoją sugerowaną kwotę. My pieniędzy nie bierzemy na balu. Wydajemy taki karteczkę z imieniem, z nazwiskiem. Państwo oczywiście wiecie, że to Wy wykupiliście i deklarujecie odpowiednią swoją własną kwotę, którą będziecie wpłacali przez cały tydzień po balu. Ale my już dzisiaj z tych sugerowanych kwot zliczymy cały wynik balu. I w granicach godziny pierwszej w nocy postaramy się Państwu już powiedzieć, jaki wynik, ile pieniędzy nasz bal w tym roku zgromadził. A teraz to wszystko. Życzymy smacznego i dalej będziemy z Państwem się bawić.